Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Ori and the Blind Forest. No i cóż, oto kolejny odcinek w tym samym tygodniu. Trzeci już. I zarazem prawdopodobnie ostatni. Więc kontynuujmy Górę Choru. Kiedy walczyli o swoje życie we wnętrzu Góry Choru, coś takiego. Tam było mówione. No, jak widzicie, jest chyba Naru? Nie jestem pewien. No i Gumo ogólnie. Ale nasza dwójka towarzyszy, przynajmniej inaczej mówiąc, rodzinki też tutaj chciała nas ratować. Niestety nie zdążyli, widać. Naru zaczęła sobie po prostu zobaczyć swoje dziecko po raz kolejny, czym ponownie. Dobra. Oj. Nie. Ach, już na dzień dobry taka lama. Aha, dobra. Już wiem, że tam trzeba szybko składać, bo inaczej mnie przygniecie. Okej. Dobra, wiecie co, ja nie potrafię. Po zmianie rozgrzany, więc tak. Nie, dobra. Trzeba inaczej zrobić, już w sumie nawet wiem jak. Tak. I mamy punkt tutaj ten. Dobra. Kolejna rzecz w teorii zrobiona. Dobra. I co teraz? A, no tak. W sumie to też by się mogło nadać. Tak. Dobra. Ori, te kamienie wydają się być niestabilne. Dzięki mojemu światłu możemy ich użyć, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się światła. Znaczy tam jakiegoś światła. No lawy. Dobra. Tym samym zamknęliśmy jedno z przejść lawowych tam wcześniej. Które to konkretnie nie jestem w stanie określić, ale no, najważniejsze, że udało się zamknąć. I teraz tak, czyli to nie tutaj. Nie tutaj. Dobra. Chwila. Tutaj jest jakieś przejście. Dobra, mamy kamień mapy. Super. Ale chwila, to znaczy, że tutaj gdzieś też jednak w tym miejscu może być sposób, żeby się dostać tam na tą komórkę. Dobra, widzę ją. Dobra, jest, faktycznie. Dobrze, że o tym pomyślałem tak nawet teraz. Bo inaczej bym się wkurzał, że czemu tego nigdzie nie ma. A tak, dobrze, robota. Mamy kolejną rzecz ukończoną, jak widzicie. Proszę. 8% gry nam zostało. Do prawdziwych 100%, których prawdopodobnie niestety nigdy nie ujrzymy. Przez to, jak ta gra oferuje swoje 100%. Po prostu strasznie niechętnie. W szczególności w momencie, w którym... jak to się nazywało? Brakuje mi słów. Wiecie, lokację mam zwiedzoną, ale gra powie halo halo, to nie masz jej zwiedzonej w 100%. To z tego, że wszystkie znajdźki, wszystkie rzeczy, wszystko co tam po prostu było mniej lub bardziej istotnego w lokacji mam zebrane. Nie, ty nie masz 100%. I na nic nie zasłużyłeś. Po prostu, wiecie, cała logika... Ori. Dobra, to nie ma sensu. Strasznie znowu lamię. I nie ukrywam to z własnych win. Te lamy wszystkie w tej robię. Dobra. Co? Czy chcesz mi wytłumaczyć, co tam się stanęło siebie?
bo tak teraz szczerze mówiąc nie ogarnię po prostu. Najprościej we świecie. Dobra. Dobra. Okej, dobra. Już nie ma co płakać, udało się, super. Chociaż jedna kwestia rozwiązana i teraz tak. Albo jest coś jeszcze tutaj widzieć dalej na wprost, albo idziemy już niżej. Z nadzieją na to, że jakąś lawę zastopowaliśmy. Dobra, soul link postawiony. Teraz tylko trzeba na tyle dobrze polecieć, żeby zobaczyć, co my tu mamy. Faktycznie jest przejście. Powiem szczerze, nie wiem, czy to było jedno z tych, które otworzyliśmy teraz, czy jakieś inaczej mówiąc otwarte już od początku, domyślnie. Ale jakie by ono było, nie było mi to aż tak nie interesi. Sobie jaja robicie? Czy ja serio takie zagadki będę musiał rozwiązywać? Różne. Mhm. Ja bym to mówił, że serio. W sumie nawet nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać, wiecie. Okej, fajna sprawa i w ogóle tylko... Mam tylko jedną teorię, co by można było zrobić. Pewnie jest błędna pod każdym możliwym względem. Jednak okazała się być prawidłowa. Powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że ona będzie prawidłowa. Tak całkowicie szczerze mówiąc i w ogóle. No ale jednak... Jednak się udało. Dobra. Czyli czasami trochę kreatywności, myśleniu i tak dalej wystarczy, żeby rozwiązać problemy. Super. A właśnie, przy okazji jeszcze jest okazja. Wykorzystam ten sam zapis. I teraz tak, piętro niżej. Co my tam mamy w ogóle piętro niżej? Okej, okay, kamień mapy, który jest tutaj. Już przy okazji go aktywujemy. Teraz widać wszystko. Wiadomo gdzie, co, kiedy, jak. Na co, po co, za co. I co, czeka nas jeszcze dużo roboty. A nie przejmujmy się tym wszystkim. Damy radę. Nieważne jak długi ma być ten odcinek. Tym razem jest o tyle dobrze, że wiecie, jestem w stanie go po prostu w pełni zrobić. Słowik nagrywam jeszcze trochę przed premierą bezpośrednio tego odcinka. Dokładna różnica czasowa nie jest aż tak chyba raczej istotna, więc pozwólcie, że ją sobie zachowam dla siebie. Ale tak, wyjątkowo natrafił się dzień, w którym mogę sobie pozwolić na dłuższe nagrywki. A, dobra, czyli tutaj trzeba go zniszczyć po prostu. Okej, nie typowe, muszę przyznać. Zazwyczaj ich się wykorzystuje jako pomoc w podróży, nie jako wrogów, których trzeba ubijać, więc no. Dobra. Zapiszemy w tym miejscu, żeby było lepiej. Co ja właściwie mam tu zrobić? Dobra, już rozumiem. Muszę ich wszystkich rozwalić. Dobra.
dobra. Powiem szczerze, początkowo nie pomyślałem o tym, ale jednak to było rozwiązanie i proszę, udało się bardzo szybko, bardzo łatwo, bardzo bezproblemowo. Jestem nawet z siebie dumny. I jednocześnie trochę załamany tym, że tak szybko idzie. Powiem szczerze, kojarzyłem, że to było bardziej skomplikowane i że to będzie więcej roboty. Więc co? Może się okazać, że w sumie ten odcinek będzie dosyć krótki. Niepotrzebnie się dzieliłem na... W sumie to właśnie niepotrzebnie. Ostatnio mówiłem, że nie jestem w stanie zrobić więcej. Czemu kolejnego odcinka i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To się okaże nagle, że i tak zrobiłem wszystko i... Nie wiem, w godzinę bym się zmieścił na tym odcinku. Chociaż nie, dobra. Kogo ja szukuję? No na pewno nie. Jeszcze czekaj tej... Nie, jeden... W sumie tylko mnie, nas wszystkich tak de facto. Jeden strasznie nie, ale to strasznie wredny moment. O ile nie mylę faktów. Ja też wątpię, żebym mylił fakty jakoś bardzo. Dobra. Cokolwiek się tutaj dzieje, nie jest to oznaką niczego dobrego. Więc no. Na całe szczęście jest to o tyle łatwe, że wiem co zrobić. Dobra, wniosek na przyszłość. Nie robić super skoku, kiedy ten promień się w moją stronę zbliża czy coś. Zbyt to niebezpieczne, okej. Okay. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Nie jestem w stanie... Co to daje? Dobra, wiemy co tam się działo. Ale wracając. Nie jestem nawet w stanie dobrze tego zrobić, wszystkiego wyczekać, wymierzyć i tak dalej, bo w sumie... No, ten laser jest jak jest. Czyli inaczej mówiąc, mocno zabójczy. No. To jest w sumie najgorsza rzecz, jaka mnie teraz może spotkać, jeśli chodzi o ten laser. Ciągle ginąć od niego. Tylko z drugiej strony, co innego można zrobić, żeby się osłonić przed nim. Zresztą pewnie w tym wiecie, że się nie da. Tak naprawdę. Więc po prostu muszę jakiś znaleźć sposób na to, żeby ten kamień szybko tam transportować i tyle. Chociaż? Dobra, to głupi jestem. Nie, naprawdę jestem głupi. Damy radę. Damy radę. Niepotrzebnie. Po raz 50 ciągle się męczyłem z tym wszystkim. Jest dobrze, kolejna sekcja zaliczona. Naprawdę nie wiem, czemu kojarzyłem, że to będzie znacznie trudniejsze. I to mówię wam tak całkowicie szczerze. Tak. I już mnie podłogą musiała poparzyć, bo oczywiście. Nie mogło być inaczej, chociaż raz musiałem dostać z podłogi. Dobra, tutaj już zaliczone obie strony. To schodzimy znowu piętro niżej. Tym razem zaczynamy tutaj, bo bardziej bliżej. Tak mówiąc po mojemu. Przy okazji wybaczcie, jeśli będziecie słychać jakieś czkanie delikatne czy coś. Czasem mi tak dzisiaj łapie, nie wiadomo czemu. Jednak nie przejmowałbym się tym jakoś szczególnie. A, dobra. Kurczę, już rozumiem to wyzwanie.
wyzwanie o treści 1, błąd równa się zgon. Chciałbym w sumie w teorii, bo widzicie, w praktyce jest trochę bezpieczniej. Ale no niedużo. Dobra, dawaj macka, macka. Oczywiście, gdy jej potrzeba, to się nie pojawi. Jeden, jedyny raz, kiedy chciałbym ją spotkać. Dobra. Dobra. Dobra, damy radę. Czy może inaczej? Musimy dać. Prawda, zaczynam się już mniej więcej jakieś tam komplikacje, które... Dobra. Mogłby spowodować, jednak odcinek byłby za długi, tam byłby tak ponad godzinę, a godzina to jest taki już sztywny limit, którego nie jestem w stanie przeskoczyć, no bo... Jak jeszcze... Jestem w stanie uwierzyć, że znalazłbyś jakiś fanatyk skłonny poświęcić godzinę na oglądanie. Już więcej, co raczej nikt by nie byłby naprawdę skłonny. To mówię naprawdę z doświadczenia. Wielu fanatyków różnych gier. I nie tylko, różnych tematów, ale... Za to jak ktoś chce coś długiego oglądać, będzie oglądać film. Nie jakiś serial, powiedzmy, czy inne rzeczy. Tylko właśnie bezpośrednio film. Więc no, po prostu wchodzę z założenia, że ponad godzinne odcinki się naprawdę mijają z celem, to mocno. Do godziny jeszcze mogę, tak naprawdę złoty środek to jest 30 parę minut do 40 paru. Dobra, i teraz tak, tak, tak. Dzięki macka. Dzięki macka. Czyżby to było to? Tak. Mamy to. Udało się. Super. Po prostu super. Naprawdę spodziewałem się, że będę tu więcej czasu po prostu marnował. Jednocześnie pamiętając, że to było ciężkie, jednocześnie zaskakując się, że jest łatwe. No, jakimś tym udało się zrobić to w miarę szybko. Nie jestem skłonny stwierdzić, że przyzwoite tempo. Tylko teraz, no, droga powrotna. Że ona będzie jakaś super trudna, ale... O. Oczywiście przy końcu musiałem paść. Dobra. Na całe szczęście ta droga powrotna naprawdę nie jest trudna. Śmiem nawet powiedzieć, że jest znacznie łatwiejsza, jak widzicie. Albo chciałem powiedzieć, że za pierwszym razem byłem już przy końcu, pewnie teraz już się uda. Ale nie, muszę lamić totalnie. Po prostu jak na złość. Dobra. Tutaj na spokojnie trzeba. Wykorzystywać tempo narzucone z pocisków przeciwników bezpośrednio. Dobra. Udało się. Jednak było łatwiej. Ale w sumie też nie ma co się dziwić, nie było takiego ryzyka, że po prostu jeden błąd wpadł do lawy. Spowodowanego tym, że no, się wspinam. A wszystkie powierzchnie poniżej są niszczone. Ale okej, dobra, mniejsze. Nie będę tutaj się teraz użalał nad tym wszystkim, a nic, cieszę się po prostu, że jakieś postępy są. Idzie to do dobrą stronę. Teraz tak, czy w tej sekcji coś jest? Nie. Ta sekcja jeszcze jest pusta, ostatnie dwie. Tak mi się wydaje, że ostatnie dwie. Chociaż nie, dobra, jest tylko dużo więcej. Ale jedna z ostatnich sekcji, ogólnie mówiąc, będą już tymi, które będą miały ze sobą znajdźki. I teraz tak. Nie wiem, czy dobry pomysł być zabić tych wrogów, czy nie będą do czegoś potrzebni, ale... W najgorszym wypadku później będę płakał, będę musiał resetować lokację czy coś.
Okej. Dobra, powiem szczerze, nie wiem co tutaj trzeba zrobić, tak? Według gry. Bo w swoim mniemaniu zrobiłem wszystko, co można. Po prostu to jest takie... test precyzyjnego skakania. I tak mi się wydaje się. Aha, dobra. A dobra, czyli standardowo. Tylko tym razem będę miał jeszcze gorsze wyzwanie, bo będę musiał to zrobić na tyle szybko, żeby przejść na tą drugą stronę. A, okej, czy to jest takie wyzwanie zręcznościowe? Typu, jedzie platforma, ty siedź na niej i musisz przechodzić ze strony na stronę na tyle, żeby... żeby cię promienie nie usmażyły. Dobra. Wydaje się być to dobrą zabawą, więc jakoś sobie poradzę. W sumie muszę. Dobra. Nie, Ori! Nie wierzę. Wiecie, co jest najgorsze? Ten cały stomp, czy to, co tam, jak to się zwie, to jest nieistotne. Któregoś razu po prostu mnie już doprowadzi naprawdę do tego, żeby uciekł. Co? Co tam się... Ktoś mi tłumaczy, co tam się, bo ja nie ogarniam. Dobra, na spokojnie. I teraz tutaj, żeby nie było. Jestem na krawędzi. Dobra, na spokojnie. Zapis i teraz tak. Czy coś się mną? A, nic szczególnego, dobra. I co my tutaj mamy w ogóle? A, to jest... powrót. Dobra. Dobra, już rozumiem naturę trudności przy wyzwania, jak zwykle to nazwał. A, i to wszystko to by kloca tam zapchać. I zatkać lawę za chwilę. Dobra. Zatkaliśmy kloca, zatkaliśmy lawę. Chyba jest dobrze. Właśnie ukrywam tak bezpośrednio, ciężko stwierdzić. No, ale zakładam, że tak, że udało się. W takim wypadku jeszcze, zanim pójdę dalej, to... oczywiście sprawą muszę to rozbić, żeby procenty się zgadzały. Dobra, droga powrotna nie powinna być już takim wyzwaniem. Nie powinna być aż takim wyzwaniem, przy czym ginę. Przez dostanie 3 razy zaproszenie od końca. Wezmę tak bez żartów. Było to bardzo łatwe. Więc okej, teraz idziemy niżej. Przy czym... dobra, zaczniemy od tej strony, potem pójdziemy tam i... lada moment będziemy mieli wszystko już ze sobą. Ciężko mi w to uwierzyć, bo naprawdę pamiętam, że wulkan jest dużo trudniejszy od tej. Patrzę, licznik wskazuje... dosłownie mówiąc, ile tam mamy. 20? Nawet nie 25 minut. Dobra. Czyli już rozumiem. Będzie
wyzwanie tego typu. Bardzo precyzyjne poruszanie się i tego typu sprawy, okej. Przy czym tam to też wiem, przed chwilą niby mówiłem o takich rzeczach, ale tutaj... No wiecie, dwa różne typy tego wszystkiego. Co? Dobra. Nie ogarniam. Te mocy nie ogarniam chyba. Dobra. Jak nie lawa. Lawa zabija. W ten sposób ginę. W ten sposób też ginę. Więc to trzeba kamień po prostu pociągnąć. Trochę to kiepsko. Nie można było się tego spodziewać, ale... chciałbym czegoś lepszego. Już tylko to. Dobra. Dobra. Jest kamień tutaj i... Tak przeleci? Nie, nie przeleci, więc to trzeba zrobić. Teraz. Ale bez umierania mi tu, proszę cię, Ori. Zapis jest, tutaj, tak, super. W sumie, największym problemem będzie naprawdę chyba teraz przetransportowanie tego kamienia tam wyżej. Chociaż może to ja robię te problemy szybciej czy coś. Robię sztuczny problem, bo widać, że to, jako to związanie jest łatwiejsze, niż bym się spodziewał. Dobra. Okej, zapis, szybko. Kamień, idziemy. Tak, teraz tam. Dziękuję bardzo, kamyk. Okej. A tutaj powiem wam szczerze, nawet nie ogarniam, jak to wziąć. Pewnie po prostu jak już wyłączymy lawę, to będzie się dało czy coś, ale... Okej. Dobra, kamyk. Nie spadasz. Dobra, wiecie co, mam pomysł. Tylko najpierw kamyk musi być na bezpieczniejszym miejscu. I dobra. To jest wielka głupota, ale patrzcie. Może uda mi się to zrobić w taki sposób. On tam, ja tutaj, daszuję. Tak. On do góry, ja tutaj, daszuję. Głupota, ale się udało. I teraz... To jest najważniejsza kwestia. Chciałbym wiedzieć, czy to było prawidłowe rozwiązanie, czy coś zepsułem, ale... Zepsułem na tyle mądrze, że po prostu to się rozwiązało wręcz prawidłowo przypadkiem. Nie, to nie żartuję, serio chciałem powiedzieć. O, proszę. Lawa już się obniża pomału. Więc no, jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wszystko zakończyć. Dobra. Ginie Ori, bo tam coś widziałem, a nie chcę się przyjrzeć tego jeszcze raz. Tylko to, serio. Zawiadłem się. Nie, dobrze, że to i tak zobaczyłem, ale... Zawiadłem się i tu mocno. Po prostu na... sytuacją, bo spodziewałem się czegoś znacznie większego. Na większą skalę, groźniejszego, czy tam lepszego, ciekawszego, czegokolwiek, po prostu nie... Zbiję, wiecie, znajdźki tego typu. Chociaż dobra. W ogóle ja szukuję przecież. Gdyby tam było coś więcej, to bym to widział. Dobra.
sprawdzić trochę wyżej, czy czegoś nie było. Dobra. Całe szczęście wyżej było tylko zdrowie, więc no. Nie pomijam niczego. Więc tak, teraz tutaj zapis, tutaj nie mogę rozwalić, okej. Czyli to się rozwali pewnie od tamtej strony później samo, że tak nazwę. I teraz mam po prostu lecieć. No, z rytmem, tak to na... A, dobra. Czy to coś palące się, to to nie jest ozdoba, tylko to są prawdziwe przeszkody. Okej. Dobra. Warto wiedzieć. Cześć, małpa. Tak, chciałem powiedzieć cześć, małpa. To żaba. To w sumie żaby podobne coś, nawet nie tyle co zwykła żaba, ale no wiadomo o co chodzi. Dobra, teraz precyzyjne skakanie na tym coś, co już było testowane trochę wcześniej podczas grania w grę. Dobra. Można tu zapisać oczywiście, że można, więc nawet nie ma co się jakoś wielce przejmować. Hura, znajdźka. Nie, mogę się spodziewać, że to akurat nic dobrego z tego nie wyniknie. Dobra, czyli z tym razem wręcz masakryczna rzecz z tego wynikła. I właśnie o takich rzeczach mówiłem, że... dlatego wiem, że jeszcze tutaj nie będzie tak pięknie, kolorowe, jak mogło być. I proszę. Nie, Ori! Ori, proszę cię. Dobra, przerzucamy się na krzyżaka. Nie! Ach. Dobra, krzyżak też zły. Tak. Krzyżak teraz, co ciekawe, jeszcze więcej mi robi stompów niż to tamto, więc no. Tym gałką się jakoś tak naturalnie gra niż tym krzyżakiem, więc tak. Całe szczęście krótkie to było i już zaliczone pista. Dobra. Ogarnięte. I pora na drugą część sekwentu. Czyli teraz już właściwe odlawianie terenu. Odlawianie, takie słowo w ogóle istnieje? Pewnie. Pewnie nie. Aha, czyli tutaj wyzwanie polega na tym, żeby nie dać się usmażyć tym laserom. No łatwo nie będzie. Nie ma co nawet się oszukiwać. Trzeba będzie po prostu cierpliwie zajmować się eliminacją przeciwników i wszystkiego i przemyśleć 20-krotnie każdy ruch. A potem dużo czasu spędzić na podskakiwaniu tutaj, żeby się nie usmażyć. Dobra. Mamy zapis, więc jest dobrze. Wyłączyć teraz lawę. I powinien być spokój. Chwilowy. W tym miejscu. Chociaż... no niestety nie ma spokoju takiego, jakiego bym chciał, ale... No nie wierzę. Byłem tak blisko już sukcesu, ale nie, musiałem zlamić totalnie. No! Dobra. Dobra, na spokojnie. Wiem, że tam jest jeszcze znajdźka, spokojnie, nie musicie się tym przejmować. Dostaniemy ją tylko. Dopiero chciałem w bezpiecznym miejscu zapis ustawić. A potem dopiero coś więcej. Okej, dobra. Załatwione. Załatwione. O dziwo, naprawdę płynnie nam to idzie.
Chociaż wyjdzie tak z tego zdecydowanie pełen pewny odcinek, jak tak patrzę na czasa. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w tym miejscu. Dobra. Tutaj jest załatwiona sprawa. Tutaj też wielka pustka zamiast morza lawy. Miejsce na zapis, co jest ciekawe. No dobra, mniejsza z tym. Kolejna znajdźka. W sumie czemu by nie? Z perspektywy czasu. I w ogóle wszystkiego. Dobra, hyc, hyc. Teraz tak, szarż tutaj, hyc, hyc. Dobra. Po problemie. I teraz już tak definitywnie, prawdziwie, do końca, ostatecznie mogę powiedzieć to, co chciałem powiedzieć czym prędzej. Co w sumie... Dobra, nie... Już się gubię w tym, co chcę w ogóle powiedzieć i chcę. Ale patrz, stara arena walki z Mackiem, no stare czasy po prostu, początki gry. Jak widać... No cóż, dobra. Teraz tak, najpierw tutaj, bo jest jakaś jeszcze jedna znajdźka. A ja znajdźce nie mogę popuścić nawet w obliczu sądu ostatecznego, czy co to się ma dziać. Wiecie, jestem sobą, a ja lubię znajdźki. I te, dobra. Dobra. Patrzcie, mamy 100%. Widzicie to? Udało się. Tutaj tylko 99, tutaj 98. Jest tu 99, ale tak to patrzcie, no poza tymi trzema lokacjami mamy 100%. Mamy 100%. Dobra. A więc niech się dzieje. Co się ma stać? Posłuchaj, Sein. Element ciepła jest w naszym zasięgu naszego chwytu, coś tego typu. Z żywiołami bądź elementami dalej nie jestem pewien. Odnowionymi możemy odcięć efekty jej wściekłości. I... Ło! Czyżby? No tak. Udało się. Świeci na niebiesko. Jak wiadomo, jak coś świeci na niebiesko, to to jest dobre. No. I witamy w najgorszej sekwencji, która tutaj pozostała tak de facto. Czyli ucieczce. Wiecie, no zbyt długo już nie było tego typu sekwencji, więc no trzeba kolejne wymyślić. Ale co? Halo, Ori. No i najgorsza rzecz, oczywiście, jak przy wszystkich wyścigach, każdy błąd oznacza rozpoczęcie od zera. Więc trzeba być naprawdę przygotowanym na wiele problemów i wiele powtórzeń. Jak widzicie, tutaj to już jest jeden wielki test wszystkiego, czego się nauczyliśmy wcześniej. Ale gra nie wybacza najmniejszych błędów i za wszystkie po prostu trzeba będzie pokutować 50-krotnie później.
tego typu. Moim największym problemem jest to, że gubię się czasem w klawiszologii. Muszę trzymać wszystkie triggery i inne tego typu rzeczy. Ale dobra, dajemy sobie radę. Coraz lepiej, więc no. Czyżby? Tak... Tak szybko? Wiecie... Wow. Zostawiła ich, by spłynęli przez zniszczenie mojego przez usunięcie mojego światła. Coś takiego typu. Ori, proszę, wstawaj! Drzewo duchów, tak blisko. Oni są naszą ostatnią nadzieją. Więc jesteśmy tu. Oficjalnie mogę powiedzieć, udało się przejść całą rozgrywkę. Teraz już tylko został nam epilog. Drzewo duchów jest blisko. Jest tylko ostatni krok do podjęcia. Las Nibel będzie ponownie żył. Ja skaczę, leci sobie na piórku. Udało się. A jednak nie. A oczywiście, że nie. Nie może być tak łatwo. Szpony zgniata, osłabia mocno. I proszę, kogo my tu mamy? No tak, Naru. I zgodnie z tym, co było na samym początku, znowu sterujemy Naru. Bardzo krótki segmencik. Pamiętacie, na początku był dosłownie sam start. Teraz znowu mieliśmy właśnie taki bardzo krótki segmencik. Tu jest... Ona się nazywa chyba Kuro? Czy Ku, nie pamiętam, które było które. Ale tak, ma światło. Tutaj Naru znalazła Oriego. Nie przejmuje się niczym, po prostu biedne dziecko. Smutna i tyle. A sowa, chyba to było jednak Kuro, stoi, obserwuje. Aż przypomina sobie właśnie swoją przeszłość. Rozumie, co łączy tą dwójkę. Nagle... Chwila, co? Ale... Zapomniała. Zapomniała o tym, że płomienie zniszczą też gniazdo... i ostatnim jajkiem. Drzewo już jest zniszczone przez płomienie. Ma być już koniec tej ery. Raz na zawsze ma pozostać ślepy. Ale wzięła, zamiast, jak się nazywa to światełko, wsadziła je na miejsce. Tym samym odnawiając las i poświęcając się. Główna antagonistka pierwszej części, jak widzicie, dla swojego jajka poświęciła życie, tym samym odnawiając las. Inaczej mówiąc, można nazwać tutaj nie dość, że antagonistką, to w sumie antybohaterką. Nie na zasadzie złoczyńcą, tym złym, czym tą złą, tylko antybohaterką na zasadzie, że miała szlachetne motywy, ale działała w niesłusznej sprawie czy coś. No wiecie, o co chodzi, nie będę tutaj się rozpowiadał, w sumie na takich rzeczach się aż tak bardzo nie znam. Ale no, jak widzicie, mamy to. A to oznacza, że coś. Następny tydzień to następna nowa gra z serii Metroidvaniowo podobnych. Będę się jeszcze zdecydować, którą, ale mam parę, wiecie, na celowniku. Jak już wspominam w poprzednim odcinku nagrywanym kilka dni temu. Tak.
Ale proszę, są kwiatki, spadają płatki, rodzą się nowe duchy. Jest spokój, jest szczęście. Piękna sytuacja, wszystko super. Jednak mimo tego wszystkiego, jak zapewne pamiętacie, to nie koniec tej całej przygody. Oj nie. Po tych wydarzeniach właśnie ma miejsce część druga. I o to, co się stało z jajkiem... Kuro. Albo Ku, nie pamiętam. Chyba to była Ku. O tej proszę, klamra kompozycyjna. Jedynka się kończy dokładnie w tym miejscu, w którym zaczyna się dwójka. I w sumie nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Mamy napisy końcowe. Więc może zgodnie z tradycją, wraz z napisami końcowymi przydałoby się podsumować moje odczucia z gry i w ogóle. Powiem szczerze, tutaj to bardziej by to moje odczucia po powrocie do gry po jakimś czasie. Bardziej niż sam sobie grze, bo gra jest znana wzdłuż i wszerz, sam ją ukończyłem już wcześniej. Ale tak, bez zbędnego gadania. Mimo tego, że już kiedyś przechodziłem, grało się z niezwykłą przyjemnością. W szczególności super była ta sekwencja w lokacji, której nawet nie znałem, co oznacza, że to chyba zostało dodane bezpośrednio edycji definitywnej. I tak, styl artystyczny, nic się nie zestarzał, nadal piękne. Poziomy i wymagania, w ogóle wymagania gry, super. Zapamiętam ją trochę inaczej, jeszcze nawet niektóre momenty łatwiejsze i które trochę trudniejsze. Naprawdę grałeś przyjaźnie, przyjemnie i super było. Historia, muzyka, wszystko nadal wciąga. Cóż, miło było ćwiczyć sobie grę, tym samym dopełniając jednej ze swoich obietnic z tamtego roku chyba. W sumie tak, z tamtego roku. Tuż po ukończeniu dwójki, obiecałem, że kiedyś jedynkę też będzie. Proszę bardzo, cieszę się. Nie jestem gołosłowny. Co prawda zajęło mi to bardzo długo przez prokrastynację. I takie, okej, ale nie chcę się w sumie ogrywać gry, którą znam. A jednak proszę. Po latach, nie pamiętam im nawet, zrobiłem to. Wróciłem do Ori'ego drugi raz. No tak, to drugi raz, kiedy kończę jedynkę. Pierwszy raz, kiedy definitywna edycja, super jest, wszystko fajnie. I tym samym też, powiem szczerze, dokonałem czegoś bardzo nietypowego jak na mnie, bo zazwyczaj... No nie ukrywajmy, nie okłamujmy się. Większość gier porzuca. Nie kończę. Ciągną się jak Darkest Dungeon czy inne Dark Souls, których nigdy nie skończę. Ale no, zrobiłem to. Kolejna gra na liście ukończonych kanałowo. Miejmy nadzieję, że następne też będą należały do tego grona. Więc cóż, nie będę może dużo gadał. Spodziewajcie się, że następny tydzień będzie coś naprawdę ciekawego. I jednocześnie, że nie będzie Kingdoma, bo tak właśnie dla tych, którzy to oglądają. Tam są spore problemy ze zorganizowaniem ludzi do Kingdoma, więc z tego po prostu będzie coś innego. Może jeszcze kiedyś powróci. Tak. Ale dobra, już nie będę naprawdę przedłużał. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia już w sumie jutro, w kolejnym odcinku. Z... W sumie nie wiem, czy będzie to ta nowa Metroidvania, czy ja mówię Metroidvania, ale wiecie, o co chodzi. Gra podobna trochę do Metroida w swoich zamurzeniach i tak dalej. Czy będzie to zastępstwo za Kingdoma? Naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem. Ale mniejsza z tym. Po prostu dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.